atrybut, o którym będę mówić. Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym sobotnim spotkaniu w Muzeum Ziemi Skowskiej. Cieszymy się, że są Państwo z nami na spotkaniu, w trakcie którego zostanie omówiony tutaj historia pewnego wyjątkowego dzieła sztuki, skarbu, który zdobił Kościół w Przyczynie Górnej przez 250 lat. Jest to właśnie wyjątkowy zabytek, który no, dzisiaj już nie znajduje się w tym kościele, a o którym opowie Państwu nasz prelegent, który do nas dzisiaj tutaj przybył, pan Karol Krajewski, który jest studentem kulturoznawstwa, jak również współpracował z Muzeum Archidiecezjalnym, w którym to w zasobach tego muzeum właśnie znajduje się ten zabytek, a właściwie te elementy, które się zachowały właśnie z tego ołtarza. Jest to ołtarz wyjątkowy z wielu powodów, o tym już Państwu szczegółowo opowie nasz prelegent. Ołtarz pochodzi właśnie z końca wieku XV, natomiast jest najstarszym zachowanym, malowanym ołtarzem w historycznej Wielkopolsce. Ponadto powodem do dzisiejszego spotkania jest także rok Melchiora Teschnera, ponieważ kończy się właśnie ubaganie już ten rok, natomiast ten temat wiąże się z rekatolizacją wyposażenia tej właśnie świątyni w Przyczynie Górnej, która też przez 60 tutaj ponad lat była właśnie, należała do parafii luterańskiej i w której posługę tutaj właśnie kaznodziejską pełnił Melchior Teschner, skowski kompozytor, kantor wcześniej w kościele Żółka Chrystusa. Stąd właśnie przy okazji tego roku ten wykład zostanie zaprezentowany. Przyczyna Górna to kościół wyjątkowy zabytek z wielu powodów. Pierwszym z nich jest właśnie te ruchome wyposażenie, o którym opowie nasz prelegent, jak również te, które do dzisiaj można oglądać, czyli barokowe ołtarze, które zastąpiły ten gotycki ołtarz, ufundowane przez słynnego w Wrocławiu proboszcza Józefa Rogalińskiego. Drugim powodem są oczywiście freski. Freski, które zostały odkryte w XIX wieku, a zasłonięte, zabielone w czasie, gdy właśnie świątynia należała do parafii luterańskiej i może dlatego właśnie przetrwały tyle wieków i są jednym z takich najcenniejszych zabytków z tego okresu. Są unikatem w skali naszego kraju. No i trzeci właśnie powód to także zachowane drzwi pochodzące z XVI wieku, też z tego kościoła, przez które wchodził sam Melchior Teschner, ponieważ niewiele zabytków niestety zachowało się z czasów Melchiora Teschnera, dlatego też nie mogliśmy wystawy zrobić, nawet portret samego pastora zaginął. Natomiast drzwi, właśnie piękne dębowe drzwi z okuciami, 40 lat temu, za czasów tutaj księdza proboszcza właśnie zostały tutaj właśnie przekazane do zbiorów naszego muzeum. I dopiero od lipca tego roku te drzwi są tutaj prezentowane na wystawie stałej, więc też bardzo cenny zabytek związany z tym kościołem właśnie tutaj prezentowany w naszej drugiej siedzibie w muzeum na Placu Zamkowym 2 od czasu właśnie księdza Kostki w zbiorach muzeum. Te drzwi oryginalne zastąpiły właśnie nowe, dwuskrzydłowe, natomiast oryginalne muzeum może się pochwalić tym zabytkiem, bo to najstarsze drzwi w powiecie skowskim, więc również część tego jest z tego okresu prezentowane w naszym muzeum. Natomiast bardzo zazdrościmy właśnie Muzeum Archidiecezjalnemu, które tutaj posiada ten zabytek. Poznaniu? W Poznaniu, tak jest, w Poznaniu właśnie ten zabytek się znajduje, dwa elementy zachowane. A na marginesie jeszcze wspomnę, że to właśnie ten muzeum zostało założone przez wskowianina, właśnie urodzonego we Wskowie, Floriana Stawreskiego, późniejszego prymasa Polski, więc tutaj wszystko jakoś nam się wiąże, ale to nie jedyny wątek, który zostanie tutaj przez pana Karola Krajewskiego właśnie związany ze Wskową tutaj Państwu przywołany, więc życzę Państwu miłego odbioru i oddaję już głos naszemu kościołowi. Panie Karolu, dziękuję. Najpierw wypadałoby się przywitać, dlatego jeszcze raz się przedstawię. Ja nazywam się Karol Krajewski. Witam też wszystkich słuchaczy, którzy będą oglądali mój wykład w najbliższej przyszłości. Przyszedłem dzisiaj tutaj, tak jak już nasz kustosz wspomniał, aby opowiedzieć o rzeczy niezwykłej. Ta rzecz niezwykła to jest ołtarz. Ołtarz, drodzy Państwo, przypomnę, najstarszy tego typu w Wielkopolsce. Jest to motyw ikonograficzny świętej rozmowy. Święta rozmowa charakteryzuje się tym, że to jest Matka Boża pośrodku, po dwóch stronach są święci,
a na dole często umieszczano fundatorów. Charakter świętej rozmowy wcale nie polega na rozmowie, dosłownym tego słowa znaczeniu, ale na pewnej takiej duchowej łączności, o której powiem również później, tłumacząc te banderole, które znajdują się na dziele. Jeszcze w ramach sprostowania muszę ująć tak. Przygotowałem tutaj ramę. To jest rama, która prezentuje dwa obrazy, ale to jest ten sam obraz. Pierwszy to jest po przemalowaniu, a drugi już ze ściągniętym przemalowaniem, czyli to jest stan obecny, a to jest stan dawny. Ten ołtarz, tak przemalowany, był przez 250 lat w przyczynie górnej. Ten jest teraz obecnie po konserwacji i ściągnięciu przemalowań w Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu, o którym również wspomnę pod koniec mojej prelekcji. Myślę, że tu już został dosyć porządny wstęp wykonany w Państwa stronę, dlatego może zacznę już mówić, nawet nie zacznę teraz o samym obrazie, tak naprawdę o ołtarzu mówić, ale zacznę od pewnego kontekstu i tym kontekstem będzie kontekst historyczny. Nie będę tutaj Państwa nudził datami i nazwiskami, bo to nie teraz miejsce i rola. Ale to jak to było z tym średniowieczem? Jak to było, że był sobie rycerz, który ufundował taki ołtarz? Pentaptyk, bo jeszcze kiedyś miał skrzydła, tylko te skrzydła w trakcie II wojny zaginęły, o czym również powiem. Średniowiecze było ciekawym okresem. Bardzo ciekawym okresem dla Polski, bo tak naprawdę średniowiecze w Polsce zaczyna się od chrztu Polski, a tak naprawdę dworu Mieszka I w 966 roku, a kończy się mniej więcej, kiedy ten ołtarz został namalowany. Średniowiecze dla Polski, no, był czas długi, 500 lat, no to dużo rzeczy się wydarzyło. Byli pierwsi książęta, pierwsi królowie, później rozdrobnienie dzielnicowe, podział dzielnicowy przez Bolesława Krzywoustego, który doprowadził do tego, że poszczególne regiony wykształciły swoją własną, odrębną kulturę i styl. Ten gotyk, najpierw romanizm, później gotyk, który ten styl architektoniczno-malarski, który był na terenie całej Polski, rozdrobnił się przez rozbicie dzielnicowe. I to też miało swoje pozytywne skutki, dlatego że każda jakby część tej Polski ze sobą rywalizowała, kto wybuduje lepszy kościół, kto co zrobi lepiej. Ale czas, kiedy namalowano owy ołtarz, czyli 1496 rok, już jest czasem dawno po rozbiciu dzielnicowym. Co się zadziało między końcem rozbicia, a namalowaniem tego ołtarza? Wydarzyło się dosyć sporo. Na początku oczywiście kraj został zjednoczony przez Łokietka i później przyszedł taki pan, król, który się nazywał Kazimierz Wielki i on tak zreformował państwo, że od tego czasu tak naprawdę funkcjonowało ono świetnie. 3 razy je powiększył, podpisał pokoje z Czechami, z Krzyżakami, co było bardzo ważną kwestią, oraz także wybudował mocne, silne państwo i za jego czasów miasta również jakby zwiększyły swoje, to znaczenie tych miast na arenie międzynarodowej wzrosło. Znaczenie Polski, całej ówczesnej Polski na arenie międzynarodowej wzrosło. Polepszył się handel. I teraz tak, mamy rycerzy, to są możnowładcowie, którzy posiadają majątki. I teraz tak, jeżeli mamy zagwarantowany pokój, jeżeli mamy zagwarantowany porządek, że nam żaden najazd nie wejdzie, jeżeli mamy mnóstwo pieniędzy, które przychodzi ze zboża, które importowaliśmy na zachód i jeżeli mamy zapewnione warunki bytowe na poziomie wysokim, czyli że mamy co do garnka włożyć i to, co do garnka wkładamy, jest już raczej z wyższej półki, to pojawia się taki chęć stworzenia czegoś dla pocieszenia oka. To jest sztuka. I w tamtym okresie właśnie następuje poważny wzrost od Kazimierza Wielkiego aż do końca gotyku. Następuje do końca średniowiecza. Następuje bardzo duży wzrost budownictwa sakralnego.
I moi drodzy, mniej więcej w połowie, 20-30 lat przed stworzeniem tego obrazu, w Dębni nad Wartą, buduje się kościół. Kościół ważny, kościół gotycki, zlokalizowany 100 km stąd. I teraz przejdę do fundatorów. Tu już mamy już wstęp zaliczony, to jest ten obraz, ale mają go Państwo tam. Tu są fundatorowie, o których zaraz opowiem, Ambroży i Zofia z Dębna. I teraz do fundatorów przejdę. I jest sobie rycerz, jest to Ambroży Pampowski. Niezwykle ważna osoba w tamtejszym państwie. Jest kasztelanem, był posłem, działał na tamtejszym dworze królewskim bardzo intensywnie i przez to miał uznanie tak naprawdę w całym ówczesnym państwie i dysponował dosyć sporym majątkiem. I jest jeszcze Zofia z Dębna. Zofia z Dębna była żoną Ambrożego Pampowskiego i ona właśnie pochodziła z miejscowości, w której ów kościół, gdzie to dzieło powstało, się znajduje. I Ambroży Pampowski ufundował ten ołtarz, to on ufundował, ale pewnie domyślamy się, że to było z pewnego polecenia Zofii. Bo otóż, moi drodzy, jak wspominałem, ołtarz powstaje w 1496 roku. Ale niestety Zofia 3 lata wcześniej, w 1493 roku, niestety umiera. I tutaj historycy sztuki, historycy kultury kłócą się, czy Zofia wiedziała, że zostanie ufundowany ten ołtarz, czy Ambroży chciał uczcić żonę i właśnie ten obraz stworzyć. Bo to jest między śmiercią a powstaniem dzieła, to jest okres 3 lat. Wtedy mniej więcej tyle, od 2 do 3 lat potrzebowano, aby namalować takie dzieło. Więc tutaj teorie są różne. Ale możemy się domyślać, że Zofia o tym wiedziała i chciała ubogacić ten kościół. Ale dlaczego? Chciała jakiś mały kościół ubogacić tak pięknym obrazem, tak pięknym ołtarzem. Bardzo wartościowym, o czym powiem, bardzo wartościowym. Ponieważ Zofia z rodu była ostatnia. Po niej już nie było żadnego dziedzica z jej rodu. I chciała jednocześnie ubogacić wnętrze swojego rodzinnego kościoła, aby o tej rodzinie pamiętali ludzie i się to jej udało, bo jak teraz Państwo o tym mówię. I Ambroży Pampowski, który współpracuje z Dworem Królewskim, czyli ma szerokie kontakty w Małopolsce, postanawia ściągnąć najlepszych malarzy, najlepszy warsztat, aby namalował ów ołtarz. I ten warsztat jest jednym, to nie dosyć, że jest najstarszy, to jedno z najpiękniejszych przedstawień, które ma najnowocześniejsze chwyty, piękną anatomię postaci, widać wpływy zachodnie, bo wtedy w Krakowie była kolebka tamtejszej sztuki. To tam działali najwybitniejsi twórcy, wtedy widz tworz. I stąd brano wszystkie inspiracje. Dlatego ten obraz stworzony przez krakowski warsztat okazał się naprawdę wartościowy. I teraz wspominałem, że Zofia niestety zmarła 3 lata przed stworzeniem dzieła. I dużo o tym nam mówią święte, które znajdują się nad owymi patronami, fundatorami dzieła. Tutaj Państwo mogą zauważyć, że te święte są zdecydowanie większe, bo fundatorzy osadzeni są w strefie sakrum, czyli oni nie przyrastają do tego, oni są tak naprawdę bezwartościowi do tych świętych. To są zwykli ludzie, Zofia i Ambroży, ale więksi są namalowani właśnie ci święci z Matką Bożą pośrodku. To ma być wyraz tego, że Ambroży i Zofia jakby są w tym świecie niebiańskim, że oni są tylko marnym elementem na ziemi. I teraz tak, mamy świętą Katarzynę i świętą Barbarę. Nad świętym Ambrożym właśnie jest święta Katarzyna, która jest patronką ludzi wykształconych i uniwersytetów.
Dlatego umieścił pewnie ambroży, bo chciał się pochwalić, że sam jest bardzo osobą bardzo wykształconą, w końcu absolwent Akademii Krakowskiej, wszechstronnie uzdolniony. Chciał zaakcentować, że ma patronkę, która odpowiada faktycznemu stanu jego wiedzy. Święta Katarzyna była męczennicą z czasów rzymskich. Święta Katarzyna, tylko taką legendę hagiograficzną jej powiem, że została postawiona przed mądrymi filozofami tamtejszej epoki. To było w IV wieku. Została postawiona przed nimi. Jej zadaniem było obronić swoją wiarę. Ona to w spektakularny sposób zrobiła. Dlatego jest patronką ludzi uczonych. Bo jako zwykła kobieta w tamtym okresie potrafiła pokazać, jakby Duch Święty natchnął, żeby ona obroniła swoją wiarę. Się bardzo nie spodobało tamtejszemu cesarzowi i w końcu została po torturach ścięta mieczem. Ale ciekawsza święta to święta Barbara. Święta Barbara, drodzy Państwo, jest osobą, teraz najpierw powiem legendę hagiograficzną, bo to jest ważne. To jest osoba, która wbrew woli ojca nawróciła się i złożyła śluby dziewictwa. Na to ojciec był wściekły na nią, zamknął ją w wieży, a na koniec sam mieczem ją ściął, kiedy nie chciała odrzucić nowo przyjętej wiary. Ale coś się nie zgadza. Co robi tutaj święta Barbara, skoro tak tragicznie skończyła? Dlaczego to jest święta Barbara nad sobą? Dlatego, że Barbara jest patronką dobrej śmierci. I tu się pojawia paradoks. Wsiak zginęła od miecza, zamknięta w wieży, torturowana, biczowana. Jak to się stało, że patronką dobrej śmierci? Dlatego, że w trakcie, kiedy była więziona, objawiał się jej według legendy Chrystus, który mówił, że czyni dobrze, pocieszał ją. Nawet męki, które były na niej stosowane, jakby były nieodczuwalne dla niej. Na przykład, kiedy była biczowana, to było ledwie pociągnięcie piórka zamiast jakiegoś bicza. I tutaj, po samej tej hagiografii świętych, czyli historii owych świętych, możemy stwierdzić, że Sofia, że a to jest zabieg celowy, że Sofia już wtedy musiała umierzyć, kiedy ten obraz tworzono. Bo skoro jest to patronka dobrej śmierci, to znaczy, że Ambroży starał się, aby owa Sofia do nieba trafiła. Więc to nam mówią święte. I tutaj przechodzimy do kolejnej ważnej rzeczy, jaką jest, co pewnie Państwa ciekawi, co tutaj się znajduje na tych wstęgach. Powiem Państwu, że te wstęgi profesjonalnie nazywają się filakterie. Są to wstęgi, najczęściej spotkają je Państwo na dziełach sztuki średniowiecznej, które są o zawiłych kształtach z jakimiś ładnymi końcówkami. I w tej sztuce poprzez te filakterie przedstawiano jakby modlitwę tych ludzi. Ale co tutaj jest napisane? O Mater Dei Miserere Mei, 1496 rok. Ta filakteria znajduje się nad Ambrożem Krakowskim, co oznacza: o Matko Boża, zmiłuj się nade mną. A kolejna tutaj wstęga to jest: o Maryjo, wspieraj mnie, pomóż mi. O Maryja Adyma Mne, czyli o Maryjo, pomóż mi, wspieraj mnie. Czyli to jest modlitwa. To jest modlitwa owych postaci. Ale dlaczego? Proszę zauważyć, oni nie kierują tej modlitwy, w stronę świętych Katarzyny i Barbary. To jest wykluczone. Dlaczego? Bo cała kompozycja obrazu skupia się na Najświętszej Maryi Pannie. Ta święta rozmowa jest skupiona tylko i wyłącznie na niej. Ta święta rozmowa staje się kontemplacją Najświętszej Maryi Panny. Taka ciekawostka, że oni tutaj nie mówią o święta Katarzyno, o święta Barbaro. Nie. Oni wszyscy, razem z owymi świętymi, którzy są jakby oznakowaniem ich jakby takiego przesłania, wszyscy kierują się w stronę Maryi. To jest ważne, bo to jest właśnie, tym się charakteryzuje przedstawienie świętej rozmowy. I teraz jest owe przedstawienie Madonny z Dzieciątkiem, tutaj krótko, charakterystyczne. Maryja
gotycki sposób zaprezentowana jako królowa aniołów, orędowniczka wiernych, bo ci wierni są właśnie tam na dole, Ambroży i Zofia. Jest królową świętych, królową nieba, o czym świadczy ta piękna korona. I została zaprezentowana w pięknym na tamtejszą modłę, wysadzanym klejnotami szatach, ale proszę zauważyć, gdzie to dzieciątko kieruje swoją dłoń, po co ono sięga? To się wydaje takie dziwne, czy to jest róża, może pomarańcza, może jabłko? Nie. To, drodzy Państwo, jest owoc granatu. Ale dlaczego owoc granatu? Owoc granatu jest symbolem późniejszej męki Jezusa. Wszystko jasne. Ale, drodzy Państwo, to jest jedno z najstarszych, o ile się nie mylę, najstarsze w historii polskiej sztuki przedstawienie właśnie tego typu granatu. Owocu granatu. Bo owoc granatu w Polsce nie rośnie. To nie było tak, jak mówią niektórzy, że grzech pierwszych ludzi był w Polsce, bo w końcu jabłka zerwali. To był owoc granatu, który był nieznany dla tamtejszych mieszkańców. Czyli to jednocześnie świadczy o tym, że owy ołtarz był malowany przez osobę, która miała bardzo duże pojęcie na tamtejszej mody malowania. Tamtejsza moda malowania właśnie. Że ujęto właśnie ten symbol, który wcześniej nie występuje. Taka ciekawostka. I teraz przechodzimy do momentu, który jest związany z ziemią pskowską. Przechodzimy do przemalowania i zmiany lokalizacji. Otóż, drodzy Państwo, na arenie teraz moich ust pojawia się Krzysztof Rzegocki. Krzysztof Rzegocki jest proboszczem w Dębnie nad Wartą. I bardzo zasłużony zresztą człowiek, również pracujący z Dworem Królewskim, działać w trakcie potopu szwedzkiego, bronił różnych miast i mu się to udawało. Naprawdę zasłużony człowiek pełniący różne ważne urzędy. I on od Władysława IV, tu przechodzimy do przyczyny górnej. W przyczynie górnej ten kościół przez pewien czas był w rękach protestantów. Protestanci charakteryzują się tym, że cały kult świętych uznają za bałwochwalczy. Mówią, że pomiędzy Bogiem a ludźmi nie ma żadnego pośrednika. Dlatego pewnie, kiedy oni ten kościół dostali, to usunęli całą sztukę, która była związana właśnie z kultem świętych. I przychodzi Rzegocki i musi jakoś to wnętrze ubogacić. I w około 1645 roku postanawia, troszeczkę wcześniej, w 1645 już ten obraz był przemalowany, postanawia, że zabierze główny ołtarz Dębna nad Wartą i ustawi go w przyczynie górnej. Ale w tamtym okresie nie znano technik konserwacji. Nie wiedziano, że są substancje, które potrafią ten brud z obrazu ściągnąć. Ten ołtarz był już w złym stanie, bo 150 lat tak stał. No i proboszcz Rzegocki podejmuje decyzję, aby to przemalować. Ale jak przemalował? To się tutaj Państwo przekonają. Tu jest oryginał. Tu jest przemalowanie. Widzą to samo Państwo tam. Teraz co tutaj się zmieniło? Niby forma ta sama. To co prawda trochę twarze przerysowane, trochę inaczej na modłę epoki, bo w gotyku wszyscy nosili takie wygolone czoła. To była taka moda wtedy, nie wnikajmy. A później no, to już się zmieniło na bardziej naturalne rysy. I co tutaj się zmieniło? Wszystko niby jest to samo, ale kiedy popatrzymy na dolną partię obrazu, już coś tutaj się nam zmienia. I zmieniają nam się ludzie. Ambroży Pawłowski zmienił się w proboszcza Rzegockiego, a Zofia zmieniła się w jakąś osobę w koronie. A co to jest za osoba? To jest król. W historyce sztuki, kiedy ściągano przemalowania, bo te przemalowania ściągano stosunkowo długo, bo ten proces był mozolny, z powodu braku pieniędzy, środków trwał parę dziesiąt lat, ale o tym za chwilę. Dywagowali, kto to może być w tej koronie, czy to jest jakiś książę, czy to jest jakiś święty, czy to jest ktoś... Nie, to jest król Władysław IV.
A dlaczego król Władysław IV pojawił się na jakimś ołtarzu w Wielkopolsce? Dlatego, że proboszcz Rzegowski dostał parafię przyczyny górnej z polecenia Władysława IV. Władysław IV kazał protestantom odejść od kościoła, kazał przemianować na nowo świątynię na kościół katolicki i proboszcz Rzegowski otrzymał ten kościół z ręki Władysława IV. I chciał mu niejako podziękować. Umieszczając w tej części wizerunek owego możnowładcy. I tutaj z bliska mogę przedstawić Ambroży Pankowski, proboszcz Rzegowski, Zofia, Władysław IV. Później po wykładzie, proszę Państwa, tam z tyłu będą też takie powiększenia do zobaczenia, bo to jest naprawdę ciekawostka. I to było w Dębnie nad Wartą, a to było w przyczynie górnej przez 250 lat. Tutaj jeszcze mogę pokazać, jak się Maryja zmieniła. Zmieniły się po prostu tylko rysy. Tak naprawdę cała kompozycja została po prostu przemalowana. Po prostu nie znano technik konserwacji i żeby to dzieło zachować w pełnej klasie, to po prostu podjęto decyzję o przemalowaniu. Teraz co dalej, wracając do historii. Ołtarz oczywiście ulega ciągłej destrukcji. Są korniki, są różne zwierzątka, które uwielbiają drewno w kościele, które robią sobie dziurki, zżerają to, co jest w środku, z przyjemnością, a później zbieramy po nich wióry. I no, ołtarz 250 lat tam był, no to w końcu uległ powolnej degradacji. I teraz tak, był jako ołtarz główny, później przeniesiony jako ołtarz boczny i w końcu mniej więcej w latach 30. XVIII wieku został umieszczony na terenie proboszcza, albo na terenie kościoła, nie wiadomo gdzie dokładnie, ale już następne wizytacje o tym nie wspominają. Stworzono nowsze, lepsze i piękniejsze ołtarze, jeżeli chodzi o stan oczywiście. Po prostu już ten ołtarz straszył, no bo był tak naprawdę w ruinie i nie znając technik konserwacji, po prostu schowano go gdzieś w przestronne miejsce, dobrze, że nie spalono i zastąpiono go nowymi ołtarzami. I teraz tak, ołtarz sobie spokojnie leży w kościelnym magazynie, tak to możemy nazwać, i przychodzi taki moment XIX wieku, kiedy jest bardzo dużo różnych osób związanych z historią sztuki i sztuką konserwacji. Wtedy staje się w drugiej połowie XIX wieku na to moda i pojawia się konserwator prowincji poznańskiej Franz Schwarz. Schwarz, widząc to dzieło, postanawia, aby trafiło ono do Muzeum Prowincjonalnego w Poznaniu. Podejmując te decyzje, są różne przekonania co do tego. Jedni mówią, że jako zagorzały Niemiec chciał ściągnąć ten ołtarz, bo myślał, że to jest wachlarz śląski, czyli niemiecki, a tak naprawdę okazał się polski, taka anegdota o Niemcach. I chciał pokazać tą śląską, niemiecką sztukę w swoim muzeum w prowincji poznańskiej. Ale myślę, że nie należy tak do tego podchodzić. Po prostu widział, że to jest gdzieś schowane, gdzieś położone, w złym stanie i ten stan się ulegał coraz większej degradacji. To się coraz bardziej psuł ten w tych warunkach, w tej wilgoci, w tych zmianach temperatur. Dlatego chciał przenieść go w bardziej komfortowe miejsce, w miejsce, gdzie nie będzie podlegał dalszej degradacji. I to zrobił w 1897 roku, podjął decyzję, że ołtarz trafi do Muzeum Prowincjonalnego. Ale dozór kościelny we Wschowie, bo od XVII wieku przyczyna górna należy do parafii wschowskiej, ten czyn był zrobiony bez zgody dozoru kościelnego. Czyli władzy, która sprawowała opiekę, która posiadała w kościół starym wyposażeniem. I Franz Schwarz
jakby to powiedzieć brzydko, kradnie to dzieło. Ale bez problemu, w 1898 roku oddaje dzieło już w ręce kościoła. Ale jak oddaje? Oddaje w taki sposób, że to jest kwestia jakiegoś, nie wiem, to się tak dziwnie potoczyło, że rok później, kiedy ołtarz został jakby z tego kościoła wyciągnięty do Poznania, on już nigdy nie wrócił do Wschowy, kiedy był rok później, założono Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu. Frol Jan Stablewski założył owe muzeum, pochodzący ze Wschowy, czyli państwa brat, założył muzeum i dozór kościelny postanowił, że ołtarz zostanie przekazany na placówce kościelnej. Po prostu wróci do dawnych właścicieli, tylko w innym miejscu. I ołtarz jest wystawiony w muzeum archidiecezjalnym, które kiedyś się, teraz znajduje się w dawnym budynku Akademii Lubrańskiego, a kiedyś był na ulicy Wieżowej, tam, w okolicach dzisiejszego seminarium w Poznaniu. Później z powodu małej przestrzeni wystawa zostaje przeniesiona w latach 20., drugiej połowie szczególnie, do Zamku Cesarskiego, tamtejszego Zamku Poznańskiego, w którym jest wystawa sztuki sakralnej, i pod koniec lat 20. zostaje zdeponowany w magazynie, dlatego że wystawę owej sztuki zamknięto. Ale ja powiem od razu, dlaczego ją zamknięto, ponieważ była wystawa krajowa w Poznaniu i władze miejskie potrzebowały przestrzeni. Dlatego po prostu kazano te obiekty schować i ta wystawa już nigdy więcej do zamku nie trafiła. I obraz jest w magazynie, jest w skrzyniach, stworzone przez Gregora Wódkę, tamtejszego stolarza we Wschowie. Te skrzynie zostały zrobione, też taki regionalny myk. I w latach 30., w 36 roku otwiera się nowa wystawa w Muzeum Archidiecezjalnym, już w budynku Akademii, dawnej Akademii Lubrańskiego. Ale 3 lata później wybucha II wojna światowa. I w trakcie II wojny światowej, w 1940 roku, ołtarz wraz z prawie z całym wyposażeniem muzeum zostaje zarekwirowane i przeniesione do tamtejszego Muzeum Narodowego. Zostaje przeniesione, tam jest chowane. I teraz tak, Niemcy się wycofują, wojna się kończy. I ołtarz musi trafić z powrotem do Muzeum Archidiecezjalnego. Tak się dzieje. To się dzieje na przestrzeni 1946 i 1949 roku. Muzeum Archidiecezjalne dostaje z powrotem, ale uwaga, dostaje tylko owy element. Jeszcze dostaje predellę, czyli taką część między ołtarzem, a między płytą ołtarza, a samą nadstawą, czyli tym. Ale tutaj go nie zaprezentowałem, bo najważniejszy obiekt to jest to. Ale tej instytucji nie ma. Ona została rozgrabiona, ona została przez Niemców zniszczona. Budynek, która co prawda stoi, ale wystawy nie ma. I w końcu dopiero wystawę w Muzeum Archidiecezjalnym odnawia arcybiskup Baraniak, ale obraz nie trafia na ekspozycję. Po pierwsze, z powodu tego, że stan owego ołtarza był dramatyczny. W jakim sensie dramatyczny? Jeżeli ten ołtarz był namalowany na deskach, to te deski musiały być jakąś ze sobą złączone. Czas, degradacja tego ołtarza spowodowała, że ta konstrukcja zaczęła być coraz bardziej chylić się ku upadkowi. I jeszcze potęgowało to, że Niemcy wyciągnęli ołtarz z ram i tak naprawdę to się wszystko rozleciało. I muzeum nie miało pieniędzy na konserwację. W latach 70. co prawda zrobiono kolejne odkrywki, zrobiono w latach 30. małe odkrywki, w latach 70. małe odkrywki, ale pełna renowacja, konserwacja obrazu przypada na
2012 rok. Dopiero. Dlatego Państwo o tym ołtarzu nie wiedzą. Dlatego żadna gazeta, żadna związana z historią sztuki, żadna książka o tym nie pisze. Zaraz powiem, jaka jest publikacja na ten temat, wydana całkiem niedawno. I nikt tak naprawdę o tym nie wie, bo to dopiero zostało zrobione w 2012 roku, czyli nasze czasy. Ja żyłem, Państwo żyli, koko, euro, spoko, wszyscy wiemy, o co chodzi. 2012 rok. I po konserwacji stosunkowo udanej, bo te wszystkie przemalowania zdjęto. Zdjęte, jak Państwo widzą, przywrócono dawnych właścicieli, dawnych fundatorów i przypomniano tej pięknej historii miłosnej, bo nie wiem, czy mówiłem, ale Ambrożyk w 95, czyli rok przed stworzeniem obrazu, miał już nową żonę. To sobie proszę wyobrazić, że funduje przepiękne dzieło klasy najwyższej, klasy zero, prosto z Krakowa. A i tak żona na to patrzy, ona się nazywała Anna Zgrodzca, tak patrzy na to i mówi, ale ej, co to jest za Anna tej? Co to jest? No tak pewnie było, ale Ambroży jakby tęskniąc za ową żoną, chcąc wyrazić jej cześć, maluje ją. Anny nie maluje nigdzie. Taka ciekawostka. I tak naprawdę kultywowanie nowej historii tego obrazu po przemalowaniu w 2012 roku znajduje się w tej książce. To jest Sztuka, Kultura, Nauka, Zeszyty Naukowe Akademii Lubelskiego. To jest książka wydana w 2023 roku. To jest rocznik. To jest książka, która zbiera wszystkie publikacje, znaczy nie publikacje, ale jakby zbiera naukowców, którzy rozprawili się z już naprawionym ołtarzem. I tutaj znajdują się artykuły, z których Państwu prezentowałem to, bo to są tutaj się rozpisali na ten temat profesorowie, jak to było, po co było, tę całą historię przedstawili. Ale muszę Państwa zasmucić jednym faktem, oczywiście polecam pójść do Muzeum Archidiecezjalnego, tylko tej książki już niestety na stanie nie ma, sama poszła. Ja mam tylko ten oryginał, dlatego jeżeli Państwo mieliby jakieś konkretne pytania, to ja zapraszam, chętnie odpowiem, w tej książce znajdziemy na to pytanie odpowiedź, bo wcześniej nie powstała ani jedna publikacja naukowa, chociaż za czasów komuny funkcjonowały bardzo dobre gazety związane z historią sztuki, która podejmowała trudne tematy, ale po prostu ołtarz był nieznany, on był schowany, muzeum tak naprawdę nie było i był jeszcze przemalowany, nikt nie wiedział, co się kryje pod spodem. I ta właśnie publikacja, najnowsza publikacja o tym dziele traktuje. I już... To jest w całości poświęcona, tak? Tak, w całości, to znaczy tam pod koniec są pewne takie fragmenty poświęcone działalności muzeum na przestrzeni tam ostatnich tam 2-3 lat. Ale większość, wszystkie artykuły, które są w tym roczniku, są poświęcone właśnie temu dziełu malackiemu. I w ramach zakończenia powiem Państwu, że warto czasami pochylać się nad zabytkami sztuki regionalnej. Powiem Państwu na wstępie, patrząc na nasze czasy, teraz bilet do Muzeum Archidiecezjalnego ulgowy kosztuje 15 zł, normalny 20. Bardzo Państwa tam zapraszam. Tam jest mnóstwo dzieł sztuki gotyckiej, jak i późniejszej, które mają równie ważną wartość dla Wielkopolski i regionu, które również posiadają te właśnie cechy właśnie tego bogactwa tamtejszej Wielkopolski. W Muzeum Archidiecezjalnym myślę, że jest jednym z najlepszych w kraju. Prezentuje zbiory najstarsze z terenów regionu, ale nie tylko regionu. Prezentuje jedne z najwybitniejszych przykładów w ogóle sztuki gotyckiej w Europie. Bo ten Florian Stablewski, wschowianin z pochodzenia, on kupił na aukcji sztukę niemiecką. Która była kolekcjonowana przez takiego Walzenberga, który po prostu te później dzieła zostały sprzedane na aukcji i dzięki temu Muzeum Archidiecezjalne dysponuje naprawdę przebogatym zbiorem. Ja wiem, że to jest stosunkowo daleko, ja mieszkam pod Poznaniem, Państwu trochę dalej, ale naprawdę z miłą chęcią zapraszam. I już ostatecznie kończąc, powiem Państwu, że każdy obraz,
Każdy obraz, rzeźba, czy nawet budynek wyraża pewną historię. Wyraża pewną historię. Często to są historie dramatyczne, często to są historie polityczne, często to są historie miłosne, które tutaj widzimy. Zagorzała miłość Ambrożego, tak możemy przypuszczać, kiedy Anna patrzy krzywym wzrokiem na niego, co on tam kupuje u tego krakowskiego malarza. Dlatego zachęcam Państwa, aby zawsze, jak Państwo są w kościele, nie zważając na wiarę, nie zważając na to, w co wierzymy, ani jakie mamy poglądy, należy pamiętać o tym, że przed tymi obrazami, czy rzeźbami w kościołach modlili się nasi przodkowie. Często to było paręnaście pokoleń. To było bardzo ważne. To była ważna część ich życia. Oni już są zapomniani. My o nich nie pamiętamy. To są przodkowie, którzy nawet już swoich pomników nie mają w ziemi. Ale miejmy tę świadomość, że oni na to patrzyli. Wyrażali pewną nadzieję, że przez ten obraz kontaktują się z jakąś niebiańską strefą, której nie mogą pojąć. Dlatego myślmy o tym. Nawet ta sztuka świecka potrafi często mieć duży ładunek emocjonalny w sobie. Ja wiem, że niektórzy nie mają takiej wrażliwości, ale jednak warto się zatrzymywać w danym dziele i przejrzeć jakby jego historię, bo to jest zwykły obraz. Zwykły obraz prezentujący Matkę Bożą ze świętymi i fundatorami. Ale historia, jaka się kryje za tym, jest niezwykła. Taka historia, że Państwo słuchają tej historii, bo chcą ją poznać. Taka jest ciekawa. Mało kto chce poznawać historię, bo historia jest trudna. Daty, pojęcia, nazwiska. Ojej, ten profesor we szkole ględzi mnie. No a tutaj właśnie pochylmy się nad tym, że oni się do tego modlili, że to ma bardzo duży ładunek emocjonalny. Sam sobie można poczuć tę atmosferę dawnych lat. Ten obiekt ma 500 lat. 500 lat, to jest kawał polskiej historii, to jest pół czasu, to jest 500 lat, czyli pół milenium. Pół milenium, a Polska istnieje od 1000 lat, czyli to jest połowa historii naszego kraju. Ten obraz widział wszystko, widział Szwedów, widział Niemców, widział Rosjan i widzi nas. Dlatego pochylajmy się nad sztuką, nieważne jaka ona jest, i zastanawiajmy się, co mam nam do powiedzenia. Dziękuję za uwagę. Thank you.